Cześć! Przed tobą kilka newsów ze świata krypto z ostatnich dni. Jak podaje Cointelegraph, Nvidia przedstawia nowy superkomputer skoncentrowany na sztucznej inteligencji, który pomoże stworzyć następców czata GPT. Na targach technologicznych w Tajwanie 28 maja dyrektor generalny Nvidia zaprezentował nową platformę superkomputera, którego głównym celem jest pomoc firmom technologicznym w opracowaniu następców popularnego czata GPT. Oczekuje się, że tacy giganci jak Microsoft, Meta czy Google będą jednymi z pierwszych, którzy skorzystają z tego rozwiązania. Ogłoszono także nową usługę o nazwie Nvidia Ace for Games, skierowaną do branży wideo, która wykorzysta sztuczną inteligencję, aby nadać postaciom drugoplanowym w grach trochę więcej charakteru. Wcześniej Microsoft ogłosił plany, aby stworzyć własny chip, który będzie mógł zasilać aplikacje podobne do czata GPT. W tym samym czasie programiści w Chinach są objęci sankcjami ze strony Stanów Zjednoczonych, które zablokowały dostęp do najnowszych wersji chipów Nvidia. Na początku maja dyrektorzy wielu dużych firm technologicznych zebrali się także w Białym Domu z wiceprezydent USA Kamalą Harris, aby omówić zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją. Jak podaje portal Bein Crypto, bot tradingowy na Telegramie zarobił prawie 5 milionów dolarów w maju. Maestro, bo tak nazywa się wspomniany bot, zarobił blisko 5 milionów dolarów prowizji w samym tylko maju według danych dostarczonych przez DeFi Llama. W poprzednim miesiącu z kolei zarobił prawie 1,5 miliona dolarów. Maestro oferuje tzw. copy trading, czyli kopiowanie ruchów prawdziwych traderów poprzez dokonywanie zakupów na zdecentralizowanych giełdach, śledzenie portfeli i podążanie za sygnałami tradingowymi. Bot pobiera prowizję w wysokości 1% od udanej transakcji, gdy saldo połączonego portfela przekracza 1/10 Ethereum. Tymczasem redaktorzy Bein Crypto zauważają, że bot oferuje możliwość stworzenia portfela od zera lub zaimportowanie istniejącego już portfela na sieci Ethereum oraz Binance Smart Chain. Użytkownik musi zatem dostarczyć swój klucz prywatny, aby bot mógł podpisywać transakcje. W obu tych przypadkach przekazujemy deweloperom dostęp do naszego portfela, co mogłoby potencjalnie poskutkować utratą wszystkich naszych środków. Redakcja Bein Crypto stanowczo odradza korzystanie z takich rozwiązań i ostrzega, aby nie ujawniać nigdzie swoich kluczy prywatnych, które chronią większe ilości kryptowalut. Jeśli uważasz ten materiał za wartościowy, polub go i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z nowościami ze świata krypto. Jak podaje portal U2Day, PancakeSwap uruchamia własną grę w systemie Play to Earn, po czym cena Cake wzrasta o 20%. Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem zespołu PancakeSwap, czyli zdecentralizowanej giełdy kryptowalut z opcją farmingu, uruchamiają oni pionierską platformę GameFi o nazwie Pancake Protectors. Projekt zaprasza wszystkich entuzjastów zdecentralizowanych gier do rozgrywki, w której można prowadzić bitwy z innymi graczami, walczyć o zdobywanie wieży, a także brać udział w turniejach i tym podobne. Gra oparta jest na wiodącym w branży protokole MoBox, a posiadacze tokenów Cake mogą odebrać Cake Heroes, czyli jednostki zaprojektowane w celu wzmacniania cech postaci w grze. W grze zastosowano także dwa rodzaje NFT, Pancake Bunnies oraz Squads, które mogą być używane do wzmacniania umiejętności bohaterów. Na ten moment gra działa w trybie beta, a pomiędzy najlepszych graczy zostanie rozdysponowana pula nagród w wysokości 10 tysięcy tokenów Cake. Ponadto wszyscy gracze będą mogli brać udział w różnego rodzaju loteriach zorganizowanych w grze. Tymczasem uruchomienie projektu spowodowało wzrost ceny tokena Cake o 20%, co pomogło załagodzić straty z ostatniego tygodnia. Dzięki za wysłuchanie! Po rozwinięciu opisu tego filmu znajdziesz różne przydatne linki, w tym m.in. tuk.pl, skąd szybko trafisz na najważniejsze platformy, takie jak giełda kryptowalut, na której łatwo kupisz kryptowaluty poprzez tradycyjny przelew bankowy lub przy użyciu swojej karty płatniczej. Znajdziesz tu także platformę SimpleSwap, gdzie błyskawicznie dokonasz zamiany kryptowalut bez zbędnych kroków, nawet pomiędzy różnymi łańcuchami. Poniżej znajdziesz największe zagraniczne giełdy kryptowalut oraz giełdy zdecentralizowane, czyli potocznie DEXy. Oprócz tego znajdziesz sekcję poświęconą instrukcjom i poradnikom, skąd dowiesz się m.in. jak kupić Bitcoina, jak obsługiwać portfel MetaMask, czy jak stawiać swoje pierwsze kroki w stakingu oraz farmingu. Jeśli masz jakieś pytania, to zachęcam do dołączenia do grupy Kasa z Neta na Telegramie. Dzięki za uwagę i do następnego!